pierwszy punkt dzisiejszego programu, to trzeba się ostrzyć, żeby wyglądać jak człowiek. Dzisiaj jestem w takich fajnych okolicznościach przyrody, bo tam za mną, czego pewnie nie widzicie, bo kamera mnie łapie, są góry Sowie. Do nich mamy dziś 30 km w linii prostej. Jak pewnie zauważyliście, długo mnie nie było, dawno mnie nie było. No jakiś ponad miesiąc bez vlogów, no a to wszystko podyktowane tym, że no nie do końca się działy takie rzeczy, które czy to chciałbym pokazać, czy w ogóle byłyby godne pokazania. Generalnie jednym słowem nuda pracowo-aktywnościowa. No, a teraz troszkę się zmienia, no i o tym chciałem wam powiedzieć, jak pewnie żeście w tytule filmu zauważyli. Co się stało? Podjąłem nową pracę. Oczywiście z PZU póki co nie rezygnuję, PZU dalej jest. Jednak nie do końca jestem zadowolony z pracy w PZU, ale o tym może nowy będzie jakiś odcinek. Jest to argument do tego, żeby to nagrać. Czym będę się zajmował aktualnie? Czym się zajmuję? Zajmuję się energią słoneczną. Dlatego pięknie słońce mnie tutaj oświeca, mrużę oczy, ale to słońce właśnie teraz komuś daje energię, komuś daje prąd. Prąd, który jest darmowy. Prąd, za który nie trzeba płacić elektrowni, tam jakiejś jednej spółce czy drugiej. Prąd, który produkujesz na swoje potrzeby. I tym właśnie się zajmuję. Energią słoneczną, instalacjami fotowoltaicznymi. Temat fotowoltaiki mnie interesował od dosyć dawna, bo mnie generalnie interesują nowe technologie. Kto mnie zna, ten wie, że tak jest. Ja jestem generalnie gadżeciarz, interesuję się różnymi właśnie rzeczami związanymi z czymś, z tym, co nowe po prostu. I w kręgu tych zainteresowań były również instalacje fotowoltaiczne. Ja nie ukrywam, że w tej branży chciałem pracować od dość dawna i teraz moje marzenia się spełniają. Jest to czas trochę takiego stresu, strachu, bo nie wiem, co przede mną, ale liczę na to, że będzie dobrze. O całej tej specyfice, może nie tyle pracy, ale o funkcjonowaniu takiej instalacji fotowoltaicznej opowiem wam w niedługim czasie. Nagram taki odcinek na przykładowych tam zużyciach prądu, w przykładowych domostwach, żebyście mogli sobie zobaczyć, czy to rzeczywiście się opłaca. Bardzo wielu ludzi myśli, że to jest jakaś taka nowa moda z zachodu i robienie ludzi w bambuko. A tymczasem ci, którzy te instalacje pozakładali już jakiś długi czas temu, nie mówią, że zostali oszukani, wręcz przeciwnie, zakładają sobie nowe instalacje, dodatkowe. Ja odwiedziłem klienta w mój pierwszy dzień takiej pracy, w piątek, który ma solary do podgrzewania wody. Ma tam jakąś część dachu zagospodarowaną tym i jest bardzo zadowolony z tego. No i mówię mu, wie pan, bo ja tutaj przyjeżdżam, firma taka i taka i instalacje fotowoltaiczne, a on do mnie mówi, wie pan co, bardzo dobrze się składa, bo ja od kilkunastu lat mam solary na dachu, sobie podgrzewam wodę, jestem z nich bardzo zadowolony, bardzo fajnie to funkcjonuje, ale teraz chciałbym po prostu nie płacić za prąd. I żeśmy wstępnych pomiarów dokonali, pokazał rachunki i będziemy działać po prostu w tym temacie. Dlatego to, co nowe, nie zawsze musi znaczyć, że to jest złe, wręcz przeciwnie. Pamiętajmy też o drugim plusie, że jak przerzucimy się na energię fotowoltaiczną, energię odnawialną, to raz, że nie interesują nas podwyżki prądu, co w ogóle najważniejsze, a dwa, oszczędzamy naszą matkę ziemię. Nie walimy tego dwutlenku węgla w atmosferę. Podsumowując tą przydługą gadkę, coś nowego przede mną. Będę wam monitorował, jak to wygląda na bieżąco. A tymczasem zapraszam was na resztę mojego dnia. Na razicho!
wyszedłem z salonu Toyoty, bo w tym samochodzie moim, tutaj co nim jeżdżę, jest Apple CarPlay. Podpinam telefon kabelkiem oryginalnym, przewodzikiem i się okazuje, że mi to nie działa. Telefon Bluetoothem jest podpięty i co się okazało, żeby to działało, to ustrojstwo, musi być włączona Siri. Bez tego to nie będzie działać na kablu, więc taka podpowiedź, może akurat ktoś też będzie się z tym problemem borykał, co ja. No i da się to naprawić jednym prostym włączeniem Siri. I tak to działa, patrzcie. Tu mam nawigację Google Mapsa, bo oczywiście ta wersja Yariski nie ma tutaj nawigacji takiej tej oryginalnej, zresztą nawet bez sensu, bo przecież to kosztuje w ciul siana, a tak naprawdę i tak się korzysta głównie z tego Google Mapsa, więc po co? No i można korzystać z tych wszystkich funkcjonalności i Apple CarPlay, później Wam pokażę. Dobra. To pokazuję w takim razie i objaśniam. Wejdźmy sobie może najpierw do menu głównego naszego Apple CarPlay w Toyocie. On pokazuje, co do tej pory miało miejsce, czyli trasę, to, że gdzieś tam sobie słuchałem muzyki. No a teraz co mamy? Mamy możliwość telefonowania, odtwarzanie dźwięku, jakiś podcast, muzykę. Mamy generalnie wszystko to, co w iPhone'ie. A jak podepniecie sobie coś z Androidem, bo tutaj też jest Android CarPlay, zdaje się też tak to nazywa, to wtedy macie to, co na Androidzie. Mamy tutaj też mapy te Apple'owe, których ja nie bardzo lubię, może je pokażę Wam. Jakoś tak na Google lepiej mi się pracuje. No nie wiem, może wpiszmy. Albo powiedzmy. No i dobra, spróbujemy teraz wybrać tutaj jakiś adres. Powiedzmy dworzec kolejowy w Warszawie, dworzec centralny. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Oczywiście pamiętamy o tym, że to wszystko robimy w języku angielskim, gdyż takowe obsługuje nasze kochane Siri. Where would you like to go? Train station Wrocław. One option I see is Rockwell Gloomy on Marszałka Josefa. Let me know if you want to hear the whole list. I możemy sobie jechać. Tak jak mówię, nie lubię tej nawigacji. Jest taka po prostu sztuczna. Może to też jest kwestia przyzwyczajenia do Apple'owej, ale no w każdym razie ja jej nie lubię. Koniec trasy. I teraz zobaczymy jeszcze jakieś inne opcje. Mamy kalendarz, można sobie książki słuchać w wersji audio, jak ktoś ma wgrane. Oczywiście SMS-y. Co mamy? Mamy WhatsAppa, YouTube Music, Google Mapsa, z którego ja osobiście korzystam, no i mam wgranego Zooma w telefon, stąd też pokazuje mi taką opcję. Nie wiem, czy tutaj można w samochodzie korzystać nie z nawigacji, tylko właśnie z Zooma. Jeśli tak, to fajnie. Będę miał okazję, mam nadzieję, przetestować. No tak by to wyglądało pokrótce. Dzięki za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, to proszę zostawić kciuka. No i nie zapomnijcie o subskrypcjach, bo trochę mnie to też dołuje, że no człowiek tak wrzuca te materiały, na tych subskrypcji ciągle mało. Oczywiście koledzy z dużo większym YouTube'owym doświadczeniem mi mówią: Kamil, spokojnie, mniej więcej 3 lata potrzeba, żeby się kanał dobrze wypozycjonował, więc ja na to liczę po cichu, ale wy też możecie mi przy okazji pomóc, jeżeli taka wasza wola, oczywiście, nie? I dobre serduszko. Dzięki.